Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej z udziałem nowego trenera GKS-u Tychy, którym został Ryszard Tarasiewicz. Razem z nami jest także prezes spółki Tycki Sport, pan Grzegorz Bednarski, którego poproszę najpierw o zabranie głosu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. O tak tytułem wstępu, myślę, do licznych pytań do nowego trenera. No, jedna wygrana, jedno zwycięstwo w poprzednich 8 meczach to był absolutnie niezadowalający rezultat. Myślę, że wykazaliśmy się aż nadto sporą taką wytrwałością i cierpliwością, dając poprzedniemu sztabu trenerskiemu pracować i odmienić oblicze tej drużyny. Niestety w piłce jedno, co pewne, to, że będzie zmiana. Stwierdziliśmy, że drużyna potrzebuje nowego bodźca, nowego impulsu, nowego pomysłu, nowej jakości. Kilka słów od siebie. Krótka taka charakterystyka w kilku zdaniach. No, trudno w kilku zdaniach opisać osiągnięcia trenera, ale wielokrotny reprezentant Polski, zdobywca Krajowego Pucharu, uczestnik Mistrzostw Świata i określany w głównej mierze przez Państwa specjalista od awansów. Myślę, że te wszystkie cechy i te doświadczenia, które trener wyniósł w swojej pracy trenerskiej, a przede wszystkim na boisku, myślę, że zaowocują u nas w GKS-ie Tychy. I trener z powodzeniem będzie realizował swoją misję, którą jest walka o 3 punkty w każdym meczu. Jakby umocnienie nas w tym przekonaniu tego tyskiego bastionu, czyli że klub u siebie jest niezwykle groźny, u siebie na boisku i wygrywa każde mecze. No ale przede wszystkim też oczekujemy, powiem kolokwialnie, punktowania na wyjazdach. Tak, żeby w sposób najszybszy, jak to możliwe, piąć się w górę tabeli. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, Dolny Śląsk zamienia Pan na Górny Śląsk. Co przekonało Pana do pracy w GKS-ie Tychy? Potrzebne dużo trenerów, uważam, teraz ma przekonanie, że nie jest to zesłanie pracować w pierwszej lidze. Jest to dobry poziom, te kluby się rozwijają. Mamy tutaj piękny obiekt, nie ma ich za dużo. Nie jest to akurat, mówię, ekstraklasa. Dzięki organizacji Mistrzostw Europy w Polsce mogliśmy się doczekać tak pięknych stadionów jak w ekstraklasie. Idzie to w dobrym kierunku w pierwszej lidze. Ta liga jest coraz bardziej ciekawsza i przede wszystkim plan, strategia klubu, infrastruktura, która jest bardzo dobra, a jeszcze będzie lepsza, powoduje to, że akurat ja mam też szczęście, że dzisiaj mogę pracować w takim klubie. Dziękuję bardzo. Czekamy na Państwa pytania. Mikrofon jest do Państwa dyspozycji. Dyktatur wyborcza. Ja tak czytając Państwa Pana wywiady, Pan często mówi, że no, takie jakby są trzyskładowe sukcesy, czyli no, jakość drużyny, ta sfera mentalna i chyba fundament, czyli przygotowanie kondycyjne, które w tej lidze jest bardzo ważne. Czy na tą chwilę, nad czym będzie Pan miał kontrolę, nad czym niekoniecznie? Wie Pan, na pewno podstawą do realizowania wszystkich tych elementów, które Pan wymienił, tych składowych, jest potrzebne dobre przygotowanie motoryczne. Na pewno jest lepiej objąć zespół na początku sezonu i samemu przygotowywać plan treningowy, jeżeli chodzi o motorykę. Ale w dniu dzisiejszym będziemy się skupiać w tym krótkim okresie czasu, który jest przed tym meczem i przed następnymi, nad poprawą naszej organizacji gry, jeżeli chodzi o w momencie, kiedy nie jesteśmy w posiadaniu piłki. Uważam, że tak jak każdy mówi, trener, który obejmuje zespół, że ten zespół ma potencjał. No, to jest takie
standardowe. Oczywiście każdy zespół ma potencjał. Ten potencjał jest albo adekwatny do zawodników i do zajmowanej pozycji. Faktem jest dla mnie osobiście, że tak jak pan powiedział, ja mam kolokwialnie mówiąc kota na punkcie przygotowania motorycznego i dyscypliny na boisku, organizacji gry. Trochę za dużo zespół w tych meczach stracił bramek. Trochę za dużo i nad tym będziemy pracować. To nie tylko czterech obrońców odpowiedzialnych za grę obronną, to cały zespół. I będziemy chcieli to poprawić. Wie pan, każdy zespół, który jest prowadzony przez trenera, ma swoją filozofię, ideę prowadzenia tego zespołu. Co było, jak było, nie to oceniać. Ja wiem, jak ja chcę pracować. Wiem, czego będę oczekiwał od zespołu i oczywiście pan nie da rady tego zrobić, w 3-4 dni. Ale na pewno zawsze tak jest, że ten impuls jest większy po zmianie trenera. Teraz trzeba się zastanowić, jak chcemy rozegrać ten mecz, który jest z Puszczą w sobotę i następne mecze. Oczywiście gra i do przodu, i do tyłu, ale nie wiem, znowu wracamy do tego, że trzeba mieć do tego zdrówko, żeby tak funkcjonować. Maciek Kopiński, zespół. To ja do pana prezesa może, bo tak kiedyś zadałem panu pytanie o to, co gdzieś się tam w internecie pojawiało, że sondujecie rynek trenerów. Pan powiedział wtedy, że być może na tym rynku brakuje jakiejś takiej świeżej krwi. I tak się zastanawiam, czy w ogóle braliście pod uwagę zatrudnienie, nie wiem, trenera takiego, powiedzmy, jak trener Nocoń w Podbeskidziu, który tam fajnie na razie odpalił gdzieś z niższego szczebla. Nie ukrywam, jakby to jest normalna rzecz, że kluby sądują rynek, chcą być na bieżąco, jeżeli chodzi o rynek trenerski. Oczywiście my przez jakiś czas rozważaliśmy wiele opcji. Myślę, że jest dużo prawdy w tym, co pan powiedział, że nie umieszczając oczywiście żadnemu z trenerów, że ten rynek, na tym rynku brakuje trochę świeżej krwi. No, całe szczęście nie jest to moje zmartwienie. Podjąłem decyzję gruntownie i mocno przemyślaną. Zaufałem trenerowi Tarasiewiczowi, który otrzymuje ode mnie pełne wsparcie, licząc na co najmniej podobne sukcesy jak w poprzednich klubach, które miał przyjemność prowadzić. Witam. Ja też jakby pytanie do pana prezesa. Czy klub postawił przed trenerem Tarasiewiczem jakiś konkretny cel, czy tylko, tak jak pan mówił, wygrywać u siebie, punktować na wyjazdach? To znaczy, co jest tym celem ewentualnym? Czy utrzymanie się, czy górna połówka tabeli, czy pierwsza dwójka? Chcielibyśmy zmienić optykę patrzenia w tą tabelę. Chcielibyśmy bardziej patrzeć w dół niż do góry. I to jest podstawowy cel. Uzgodniliśmy z trenerem, że w każdym meczu walczymy o 3 punkty. W chwili obecnej, jak wspomniał trener, sporo rzeczy musi zostać przeorganizowanych. No oczywiście w perspektywie średnioterminowej nie tracimy z pola widzenia tego naszego marzenia, którym jest awans do Ekstraklasy. Mam taką, żywię taką gorącą nadzieję, że wspólnie z trenerem ten cel nam uda się osiągnąć. Średnioterminowy to tak bliżej? Ja myślę, że chcielibyśmy to w przeciągu dwóch sezonów ten cel osiągnąć. Dobra.
pytanie do trenera Rasiewicza. Pan, zanim dotarł w to miejsce, w którym dzisiaj też spotkał po drodze wielu trenerów, których pan jakoś wspomina najmilej, którzy jakby największe piętno odcisnęli na tym, jakim trenerem pan jest dzisiaj? Jeżeli chodzi o trenerów reprezentacji seniorskiej, to na pewno trener Strejlał. O klubowych w Polsce to pan Apostel, który pracował w Śląsku, no, bo grałem tylko w Śląsku, akurat tak się złożyło. I nie żałuję tego. Był trener Caliński, który też prowadził. I oczywiście nie można zapomnieć, może i przede wszystkim, o treneru Leńczyku, który mi dał szansę zadebiutowania w młodym wieku, bardzo młodym wieku, w dawnych czasach pierwszej lidze. Jeżeli chodzi o zagranicznych, miałem przyjemność akurat pracowania w Szwajcarii z bardzo dobrym trenerem Gilbert Dres, we Francji z Aimé Jacquet, który zdobył notabene w 1998 roku Mistrzostwo Świata z Francją. Bardzo dużo wyniosłem z ponadgodzinnej rozmowy na stażu, który przebywałem w Arsenalu z Anselmem Wengerem. I na pewno te informacje zbierałem. Później, wie pan, później to już jest sprawa indywidualna, podejście do zawodników, ale na pewno te zachowania i te obserwacje tych trenerów na pewno mi pomogły w tej pracy, powiedziałbym, poprawnie funkcjonować, o tak bym to określił. Mówiłem pan już o tym, że trener, który ma ze sobą bogatą karierę piłkarską, ma też taki atut, że potrafi szybciej reagować czasami, bo w podobnych sytuacjach być może na boisku przeżył to. Ale mam też pytanie, bo pan będąc bardzo dobrym piłkarzem, pracując z piłkarzami, którzy po prostu być może do tego poziomu się nie zbliżają, to nie odczuwa pan większej irytacji, obserwując jakieś zagrania, które pan wykonywał, powiedzmy, z dużą łatwością, a oni do tego się nie potrafią zbliżyć? Tak, no ale wracamy do tego, co mówiłem na początku, że każdy trener przychodzą i mówi, że w tym zespole jest duży potencjał, wie pan. Tylko że aspiracje trenera, to które on sobie wyobraża i ma wyobraźnię futbolu, tak jak on by chciał, żeby to wyglądało, trzeba dostosować przede wszystkim taktykę i ustawienie zespołu do poszczególnych indywidualnych umiejętności zawodników. Także tu trzeba się zaadoptować szybko. Oczywiście dużo rzeczy można poprawić. Zawsze jest to łatwiej zrobić z zawodnikiem, który jest młodszy, który nie ma tych przyzwyczajeń poprzez x lat grania na dobrym poziomie, bo wiemy dobrze, że nie tylko w sporcie, ale w życiu, jak ktoś przez długie lata powiela te same błędy, to trochę czasu potrzebuje, żeby je wyeliminować. I wracając znowu do tego, co też przed chwilą pan powiedział, z całym szacunkiem dla osób, które nie grały na dobrym czy bardzo dobrym poziomie w piłkę. Z czasem na pewno ci też trenerzy, na pewno też poprzez doświadczenie też potrafią szybko zareagować, ale prawdą jest, że pewne zachowania, które nie powinny być miejsca w czasie meczu, trenerzy, którzy grali w piłkę, potrafią szybciej wyłapać. No i przekaz, powiedziałbym, jakichś uwag, niekoniecznie zawsze trafnych przez byłego piłkarza, trenera, niekoniecznie od razu musi przynieść efekt. Ale jest to duży atut też, bo zawodnicy po prostu w mniejszym stopniu, powiedziałbym,
są na nie, jeżeli się już zwraca uwagę. Pamiętam, że ma pan jakieś wspomnienia, skojarzenia związane z tym miastem, z Tychami? Akurat nie mam za duży. Ostatni raz byłem tutaj, to z Miedzią Legnica, no to akurat dla mnie były to miłe wspomnienia. No niestety. Ja mam pytanie też takie, czy GKS jest o tyle specyficzną klubem, że jest to klub miejski. No, może pan tego nie wie, a może pan wie, ale tutaj generalnie nie podejmuje trener tak być może autorytatywnych decyzji jak w innych miejscach, to się trzeba konsultować. Bo to są pieniądze miejskie, prawda? To już dużej części. Tak, ale być może to będzie miało wpływ na to, jak pan będzie budował ten w przyszłości. Teraz pan nie stanie przed tym problemem, ale czy pan zadawał sobie to pytanie? No, czy wie pan, ja akurat taka sytuacja była i w Śląsku Wrocław, i w Koronie Kielce. To jest kwestia, wie pan, w pewnych momentach przede wszystkim komunikacji. I na tym polega nie tylko życie sportowe, ale życie, powiedziałbym, codziennej pracy. A można już nazwać piłkę nożną, nawet ktoś może się nie zgodzi ze mną, że mimo wszystko teraz już piłka nożna, no to są korporacje, tak? No, i trzeba po prostu rozmawiać, no, trzeba być elastycznym, trzeba po prostu wiedzieć, czego można oczekiwać, a zarazem jestem tylko i wyłącznie pracownikiem. Ja może tak dwa zdania jeszcze. To nie jest dziwny model funkcjonowania klubów w Polsce. To wiemy, że większość klubów jest tak skonstruowana. Ja może powiem tyle, że już ponad 40% środków budżetowych klubu pochodzi z zewnętrznych źródeł finansowania, więc budujemy dość mocną tą drugą nogę pozamiejską, jeżeli mogę tak nazwać, czyli pieniądze pozabudżetowe. I staramy sobie radzić w tych realiach, a jeżeli chodzi o proces decyzyjny, to z trenerem na ten temat, i owszem, krótko, bo krótko, ale to na te rozmowy przyjdzie jeszcze czas, dyskutowaliśmy ten proces decyzyjny, tutaj u nas jest krótki i te decyzje podejmowane są w miarę szybko. Myślę, że różnica pomiędzy prywatnym biznesem a naszym klubem podejmowanie decyzji jest absolutnie to samo. Zapytać, czy w jakiej, bo w formie fizycznej to pan pewnie niewiele może powiedzieć zawodników po jednym treningu, ale w jakim miejscu takim psychicznym pan znalazł drużynę? Zdołowaną, czy raczej nie wiem, pełną optymizmu do walki? Nie sądzę. Na pewno zawsze atmosfera jest lepsza bez względu na zawodników, jeżeli przez dłuższy okres czasu są dobre rezultaty. Nie mówię, że cały czas zwycięstwo, ale jest seria dobrych rezultatów. Ja myślę, że zawodnicy są świadomi tego, że dzisiaj powinni mieć kilka punktów więcej. Z różnych powodów tak nie jest, ale znowu byśmy musieli wracać do tego, co było, a wie pan, ja nie lubię wspominać tego, co było i jak było. Ja wiem to, co powiedziałem na początku, wiem, co chcemy poprawić, w którym kierunku musimy iść, na jaki aspekt chcemy położyć większy akcent i jestem pełen optymizmu i wiem, że zespoły, które prowadziłem, większość spotkań, 3/4 spotkanie prowadziły grę, stwarzały sobie sytuacje i nieraz było to źle odebrane, bo powiedziałem, że nienawidzę tracić bramek, bo nienawidzę tracić bramek, mimo że byłem zawodnikiem ofensywnym, to nie znaczy, że to jest przekaz, że będziemy grali defensywnie. Można i dobrze bronić, dobrze być zorganizowanym, stwarzać sobie sytuację w ofensywie. Na koniec wszystko to zależy od tego, ile mamy sił. Panie Tomże, fakt, że kiedyś przejął pan Zawiszę Bydgoszcz po Juriuszu Ratałowie i walczył pan awans do ekstraklasy, to tak z przymrużeniem oka to jest dobry omen?
Nie jest to przyjemne dla żadnego trenera, czy w ogóle człowieka tracić pracę. Tu dzisiaj jesteśmy w sporcie. Uważam, że ma dużo wspólnego sport, ten zawód z innymi zawodami. Nikt nie jest zadowolony, mówię, no, każdy by chciał pracować jak najdłużej. To jest inna specyfika, mówię, tak się akurat złożyło i nie ma co tutaj szukać drugiego dna. Ja mam pytanie jeszcze do prezesa, bo tak żartem, ale trochę zaliczyliście wczoraj wizerunkową wpadkę, zamierzając wspólne zdjęcie z trenerem. Byliście bardzo smutnymi ludźmi na tym zdjęciu. Byliście zmęczeni, czy tak? Czy tak was... Ja mam takie wrażenie, panie redaktorze, nie. Że jakbyśmy byli za bardzo uśmiechnięci, to by było, dlaczego tętni się takim entuzjazmem, jak zrobiliśmy, to padało nam na głowę, to po pierwsze, po drugie, kilkugodzinne rozmowy na temat klubu, organizacji, przy okazji negocjacji warunków kontraktu, no zrobiły swoje. Myślę, że byliśmy bardziej skupieni niż smutni, na pewno, byliśmy bardziej skupieni jak smutni, to smutek tam nie towarzyszył. Poważna sprawa, poważne miny. Tak, no ale chyba już... Jakie będą chować? No już był zmierz, bo żeśmy za późno. Tak, zmierz też był, także te zdjęcia robiliśmy na szybko, w sumie wyrwano nas jakby z innej rzeczywistości, dyskusji odnośnie kontraktu. Ja myślę, że to było sporo problemów, trenerze, prawda? Ale tak było? Nie, bo pan... akurat tego nie wiedziałem, nie słyszałem o tym. To tu dzisiaj się może trochę pouśmiechamy, proszę bardzo. Prosimy teraz o zdjęcia. O konferencję. Trzymaj to pytanie o nałogi. Generalnie wiem, że trener nie jest wolny od jednego przynajmniej. No, czy to dla trenera jest problem, kiedy piłkarza pan? Nie widziałem nigdy piłkarza, który by przy mnie palił. No to znaczy, że nie palił. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Prezes mówił o walce w każdym meczu o 3 punkty. Tak wczoraj w rozmowie z telewizją klubową pan powiedział, że w Miedzi zabrakło punktu, ma pan nadzieję, że tutaj tego punktu nie braknie. Czyli gdzieś tak w podświadomości jednak siedzi to, że to, co w pełni usatysfakcjonuje po sezonie, to jednak będzie awans? Nie, może tak powiedziałem i się nie wycofuję z tego. Mnie przede wszystkim chodzi o to, żeby z meczu na mecz było widać, że ten zespół robi postęp. I to jest najważniejsze. Uważam, że będzie widać z meczu na mecz postęp, będzie styl, to te wyniki przyjdą. A później co one nam dadzą, to zobaczymy na koniec sezonu. I trzeba to w takich kategoriach rozpatrywać. Oczywiście możemy powiedzieć, że cel uświęca środki, tak? Stawiamy, że teraz albo nigdy. Ale o takich rzeczach można mówić na przykład, nie wiem, no, 2 mecze do końca, gdzie przez 32 kolejki czy 31 graliśmy bardzo atrakcyjnie, zdobywaliśmy punkty i są 2 mecze ostatnie i teraz trzeba się zastanowić, co my chcemy osiągnąć, tak? Czy idziemy tą drogą, czy po prostu trzeba wszystko postawić na to, żeby zdobyć te 2 albo 3 punkty w ostatnich 2 kolejkach, żeby awansować. Ja mówię w tym aspekcie. Będziemy pracować nad tym, żeby z meczu na mecz ten zespół miał swój styl, swoją jakość, swój charakter. I jestem przekonany, jeżeli tak będzie, to nie ma innej możliwości, bo generalnie, no, nie wiem, takie jest moje zdanie. Na farcie można wygrać 2-3 mecze, tak? No, fajnie, że tak jest, z tą jedną różnicą, że w tym 4., 5. meczu w końcu będzie ten styl przyjdzie i będziesz dalej punktował, ale to też daje zawodnikom świadomość, bo zawodnicy nawet nieraz po meczu zremisowanym, a już nie mówię przegranym, jeżeli wiedzą, że mieli pod kontrolą przez większość meczu, przez większość spotkania mecz pod kontrolą, no to przecież są świadomi tego, że idą w dobrym kierunku. I tak to powinno być odczuwalne nie ze strony tylko piłkarzy, ale wszystkich ludzi, którzy będą przychodzić na mecze
no tutaj oczywiście w Tychach na ten piękny stadion, bo przecież ja pamiętam ile osób, ile kibiców przychodziło w drugiej lidze, tak, jak zespół był w Czubie i jest to naprawdę, teraz możemy mówić o tym, co mówiliśmy wcześniej, czy tu jest ogromny potencjał na to, żeby ten stadion w większości każdych meczy domowych był zapełniony. Panie że jeżeli można. Rozumiem, że nie zamyka pan tej ścisłej kadry pierwszego zespołu. Będzie pan obserwował czy to poczynania młodych zawodników grających w drużynie drugiej, czy też w tych grupach juniorskich. Jaki pan ma zwyczaj? Osobiście pan na mecze tych, powiedzmy, zespołów rezerwowych jeździ, czy wysyła tam obserwatorów? Nie. Na tyle, ile mam możliwość, to zawsze obserwowałem. Później oczywiście rozmawiamy z trenerami tych grup młodzieżowych. Bardziej wyróżniający się zawodnicy biorą udział w zajęciach tygodniowych z pierwszym zespołem. Dla mnie nie ma problemu, wie pan, żeby młodzi zawodnicy grali. Znaczy, na pewno trzeba im dać szansę. Jeżeli te różnice nie są aż tak powiedziałbym wyraziste, to trzeba dawać szansę, ale musimy sobie zadać jedno pytanie. Wie pan, tu akurat, bo takie jest życie, każdy oczekuje przy takiej infrastrukturze, przy takiej organizacji klubu, każdy oczekuje zwycięstw. I jeżeli ja będę miał młodych, utalentowanych zawodników, trzech, czterech i będą w stanie wchodzić czy zacząć grać od początku, to nie będzie problemu. Trzeba wystawiać zawodników do gry najlepszych, którzy pozwolą temu klubowi zwyciężać w każdym meczu. To, że takie może osobiste pytanie, ale jest też tak, że wiadomo, w Miedzi już pana nie ma, ale pan z tyłu głowy jakby ma taką myśl, że jakąś robotę pan zostawił niedokończoną, tak samo dla siebie, że w Legnicy były wielkie oczekiwania, a tej ekstraklasy się nie udało wywalczyć i jeśli nie tam, to może w Tychach tutaj dokończyć tą robotę. A panu powiem, to jest tak, ktoś, kto nie pracował na poziomie pierwszej ligi, to naprawdę sobie nie zdaje sprawy, że to jest bardzo trudny teren do pracy. Przede wszystkim 34 mecze jest potrzebna regularność w zdobywaniu punktów. Dwa zespoły tylko awansują i naprawdę nie jest to ewidentna sprawa. Nie jest tak, i to co powtarzałem w Legnicy, nie jest i nie było, że ten zespół był o 2-3 klasy lepszy od innych zespołów. Decydują naprawdę detale, decyduje dyspozycja dnia z całym szacunkiem. A jest 5-6 zespołów, które są mniej więcej na podobnym poziomie. Dyspozycja dnia i z całym szacunkiem nieraz decyzje sędziowskie w momentach, powiedziałbym, stykowych decydują o tym właśnie, że zabraknie punktu. Zawodnicy i sztab szkoleniowy uważam, to, co zawsze powtarzałem, jeżeli ma się opuścić dany klub, to trzeba sobie popatrzeć prosto w oczy i powiedzieć, że nie ma się nic sobie do zarzucenia i się wykonało na tyle, ile mogłeś, wykonało się dobrą robotę. Ja mam takie odczucie i szkoda, bo szkoda, no. Taka jest prawda. Dlatego mówiłem, że aby się ta sytuacja nie powtórzyła. Czy na najbliższy mecz może pan dysponować wszystkimi zawodnikami? Wszyscy są zdrowi, nie ma kontuzji, urazów? Nie, na dzień dzisiejszy wszyscy są zdrowi.
Jednak Wolak zostaje w sztabie szkoleniowym, tak? Tu trener Tęsiałowski dochodzi i trener Wolak w prezesie. Tak uzgodniliśmy z trenerem. Natomiast no, jak zwykle trener ma prawo dobierać sobie współpracowników. Myślę, że to jest kwestia dyskusji pomiędzy panami, rozmowy, ale takie jest moje oczekiwanie, żeby trenerowi Wolakowi dać szansę. Pamiętam, że tak było, wiadomo, GKS ma 19 bramek straconych, czyli średnia największa, 100 mil też ma 19, ale ma mecz mniej rozegrany. Ale inna rzecz, o obronę chciałem zapytać, bo tak niemałą część tego letniego okresu przygotowawczego trener Szatał poświęcił jakby na to, żeby mieć takiego asa w rękawie i grać trójką środkowych obrońców. Pan w ogóle przewiduje gdzieś skorzystanie z trójki środkowych obrońców? Nie. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla mnie wyższa szkoła jazdy. No, trzeba mieć bardzo dobrych obrońców, bardzo inteligentnych. I na dzień dzisiejszy jedno, co mogę powiedzieć, to GKS nie będzie grał trójką obrońców. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, dziękujemy za udział w konferencji i do zobaczenia w sobotę.